Serwus Muzykanci w poniedziałkowym 24 rozruchu z Balfourem Goffrem o akordeonie. Dzisiaj tematem jest droga do celu. Czy osiągnięcie celu da ci satysfakcję, pełnię szczęścia, czy może coś innego? Wiele osób wie już, o co chodzi. Na przykład jak ja wybiegłem teraz z domu i biegnę na przykład do punktu B i czy ja będę szczęśliwy, jak ja tam dobiegnę? I otóż nie do końca. Otóż ta droga, którą właśnie teraz biegnę, jest najfajniejsza. Ptaki śpiewają, słońce świeci, dookoła pełno przyrody. I tak samo jest z grą na akordeonie. Uczenie się nowych rzeczy jest super, jest fajne. A jak już się nauczysz grać jakiś utwór, no to będziesz w punkcie B. I na przykład w 2015, jak zaczynałem biegać, to ja z tobą nawet bym nie porozmawiał biegnąc, bo bym nie dał rady. Bo było tylko po 100 metrach taka zaduszka była, że ja patrzyłem, żeby nie umrzeć, tak? I tak samo jest z akordeonem. Jeżeli dopiero bierzesz akordeon lub zaczynasz nowy utwór, no to nie dasz rady go od razu zagrać. I później coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej, aż zaczniesz grać na akordeonie. Także warto pamiętać, że największe szczęście, radość daje droga do celu niż sam cel. Ale i tu jest właśnie mały haczyk. Ktoś musi cię stanąć albo kopnąć w tyłek. Musi być jakiś początek, czyli musisz jakoś się ruszyć. Bo jak się nie ruszysz, no to nie będzie drogi. Czyli akordeon, terminarz, planujesz próbę. Nie, że sobie akurat dzisiaj przypomnisz, że pograsz. Musisz zaplanować. Jak nie zaplanujesz, to nie będziesz grać. Czyli akordeon, planowanie i ćwiczysz próbę. Także już 24 tydzień roku 2023 się rozpoczął. Mam nadzieję, że masz rozplanowany cały tydzień i jest w nim akordeon. Oczywiście w kalendarzu zauważysz, że zaczniesz sobie zaznaczyć także inne rzeczy, że musisz jechać na zakupy, że musisz umyć okna, musisz posprzątać łazienkę, musisz posprzątać kuchnię i między tam gdzieś będzie gra na akordeonie. Także przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą, jak im zagrać.